YK, wyrwani z niewoli ku wolności. Właśnie tak, ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, tak. ZYK, aha. Wyrwani z niewoli, wyrwani z krainy śmierci do świata żywych, z nienawiści do miłości, z ciemności, mroku do światła. Ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300. Dzisiaj chcemy wam coś powiedzieć, bardzo ważną kwestię, którą być może powtarzaliśmy już 1000 razy. Niektórzy może myślą, że się wyuczyliśmy tego na pamięć. Nie, to jest doświadczenie, które jest w naszych sercach, a to jest doświadczenie miłości Boga. I chcemy, by każdy człowiek na świecie mógł doświadczyć tej miłości, o której tutaj chcemy powiedzieć. Miłości, która została też wcielona w postaci Jezusa Chrystusa. Jest Adwent i przygotowujemy się, tak, by świętować to właśnie ten dzień, kiedy zbawienie przyszło na świat, kiedy przyszło w postaci ludzkiej, kiedy Słowo stało się ciałem. Tym kimś jest Jezus. A wiecie, że my Go spotkaliśmy? 18 grudnia o godzinie 18 odbędzie się spotkanie w parafii Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy. Spotkaliśmy Jezusa Zmartwychwstałego. Czyjcie? Ku wolności, wyswobodził nas Chrystus, ku wolności skruszył grzechu kajdany, ku wolności, gdy na życie brak ci już pomysłów, ku wolności, gdy w sercu masz miłości za nic, wiarę, miłości, nadzieję. Wysłałeś do hospicjum wiarę, miłości, nadzieję, miałeś za nic do wytrzymałości granic, hedonizmem opętani, jakby zamknięci w najciemniejszych lochach. Tego, który zrobił operację na naszych sercach. Krótko mówiąc, zrobił transplantację serca, ale nie tak jak religia. On robi to inaczej. Zabrał serce z kamienia, a dał serce z ciała. To jest niesamowite doświadczenie, bo On nas wskrzesza. Przyjdź, zobacz, posłuchaj. 18 grudnia, godzina 18. Parafia Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Po prostu byliśmy jak rozsypane kości, a On to wszystko zbiera do kupy. Tchnie w nas swoją miłość i On chce tchnąć też w ciebie, chce tchnąć na ciebie, namaścić cię Duchem Świętym, który usuwa lęk, bo w prawdziwej miłości nie ma lęku, bo w Bogu nie ma lęku. Wschodnie, nie zapłoną jak pochodnie, języki ogniste swoją miłością rozwala szatański system. Wściekłe demony uchodzą stąd ziskiem, nawracajcie się, Królestwo Boże jest bliskie. ZYK wjeżdża dziś z opątkiskiem. Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć się zyskiem. Umrzeć w stanie łaski z uśmiechniętym pyskiem, nieodurzony haszem, wódą czy piwskiem. Tylko wodą żywą ugasisz pragnienia wszystkie. Nie łykam bredni, które podaje establishment. Stwórz, Duchu Święty, we mnie serce czyste. Zawierz mój egoizm, zrób ze mnie altruistę. Ty wiesz, co mnie boli, ty jesteś jak miłości anaboli. Kierunek tam wyznaczasz lepiej od busoli. To twojego działania efekt, niszczysz mój defekt. Nikt nie jest perfekt, co dzień świat składa kuszącą ofertę. Oferta świata kontra Jezusowe serce. Przyjdź, Duchu Święty, daj miłość, kwintesencję. Przyjdź, Duchu Święty, daj miłość, kwintesencję. Utarło się też, że Boże Narodzenie jest 25 grudnia, 24 jest Wigilia. Moje Boże Narodzenie było 17 listopada. O tym mówię zawsze, o tym mówię wszędzie. Bóg wtedy dotknął mojego życia w sakramencie spowiedzi. Przyszedłem całkowicie bez pomysłu na swoje życie, zalękniony, przestraszony świata. A Bóg w sakramencie pokuty i pojednania dotyka mojego życia i rodzi się wtedy w moim sercu. Zapraszamy na spotkanie 18 grudnia o godzinie 18 do parafii Przemienienia Pańskiego. I rodzi się każdego dnia na ołtarzu. Możemy doświadczać, to jest nasza moc. Moc, która wypływa z Jezusa, który jest obecny w Eucharystii. Dzięki Jemu możemy teraz przemawiać do tysięcy ludzi. Dzięki Niemu możemy teraz pokonywać siebie, przełamywać siebie. Dzieją się naprawdę wielkie cuda. Słuchajcie, ja bym nigdy nie pomyślał, że będę stawał przed ludźmi. Nie pomyślałbym w szkole, gdy się uczyłem, że stanę przed klasą
ale zawsze bałem się, byłem zakompleksiony niesamowicie, a dzisiaj mówimy do tylu ludzi tylko temu, bo Bóg narodził się w naszym sercu i my pozwoliliśmy się, by On mógł się tam narodzić. ZYKWZT. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź tylko w Twojej miłości, pragnę już żyć, przyjdź Duchu Święty, przyjdź. Bóg się narodził, jak kiedyś słyszałem, w gnoju groty betlejemskiej. I czasami twoje serce może jest jak gnój, moje serce jest jak gnój. Pozwól Bogu, by mógł się tam narodzić, by mógł oczyścić te serce. Przyjdź dowiedzieć się czegoś o Jezusie. Startujemy 18 grudnia o godzinie 18 w Kościele Przemienienia Pańskiego. I wtedy twoje serce będzie Jego świątynią. I będą się działy niesamowite rzeczy. Dzisiaj już nie potrzebujemy narkotyków, nie potrzebujemy alkoholu, nie potrzebujemy papierosów, pornografii i tych złudnych przyjemności tego świata. No, krótko mówiąc, bo to są tylko zastępniki miłości, to są tylko substytuty. Co pewnie świat jest przemijający. Wybierz Jezus, a w nim jest miłość i życia piękno. Świat ci tego nie da, on ma tylko substytuty. Świat ci tego nie da, bo jest zbyt zatruty. Świat ci tego nie da, on ma przeważnie iluzję. A ja potrzebuję Bożej miłości, transfuzję. Każdy człowiek ma wpisane pragnienie w serce. Pragnienie szczęścia i miłości, doświadczania tej miłości, która jest certyfikowana, a certyfikatem miłości Boga jest krzyż Chrystusa. Bo nie ma większej miłości na tą, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Nie Mahomet, nie Budda, nie Shiva, nie jakaś energia kosmiczna. Tylko Jezus Chrystus oddał za ciebie życie. Wziął cały twój grzech, cały twój syf, wszystkie twoje lęki, cierpienia i przybił to. Skorzystaj z tego, że Zbawiciel jest pośród nas. Zapraszamy na godzinę 18. 18 grudnia do parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Świat ci tego nie da, na co z nadzieją czekam, tak jak kiedyś z Lego, tak dzisiaj z nas jest beka, pewnych spraw nie dostrzegasz, choć obcięta powieka, obcięta nocnym życiem, szlugi, dropsy, feta, odcięcie od miłości, kolejny level etap, chcą miłość, szczęście kupić za euro, dolce w zetach, chcą mówić, że nie ma duszy, zakończony przetarg, by ugasić dusz pragnienie, później zbyt duża przepaść. Świat ci tego nie da, co może Jezus lekarz, twoja wartość nie jest zapisana w wypisanych czekach, a na duchem nie przestaje diabeł ujada ci szczekać od wieków i dekad, od momentu stworzenia człowieka. Ulaj dusza, melanż, dyskoteka zdrady, to uliczka ślepa, dobre rady, chwyczny przekaz. Oddaj Bogu wszystkie trudne sprawy, by odzyskać pokój serca, takie jest działanie Jego miłosierdzia. Pozwól Bogu, żeby zmienił twoje życie, bo to od ciebie zależy. Jesteś wolnym człowiekiem, możesz odrzucić, możesz przyjąć. My przyjęliśmy i dzieją się niezwykłe rzeczy. Chcę ci powiedzieć, że naturalne jest, gdy człowiek doświadczy miłosiernego dotyku Boga, to będzie się nie tym dzielił. Dlatego otwórz swoje serce. Teraz zapragnij głęboko w swoim sercu, żeby Bóg dotknął cię swoją miłością. Wszystkich, którzy chcą poszukać z nami Jezusa, zapraszamy do parafii Przemienienia Pańskiego. 18 grudnia, godzina 18. Teraz, w tym momencie, dla Niego nie ma nic niemożliwego. On chce teraz dotykać serc złamanych. On chce leczyć rany serc złamanych. Świat ci tego nie da, on ma tylko substytuty. Świat ci tego nie da, bo jest zbyt zatruty. Świat ci tego nie da, on ma przeważnie iluzję. A ja potrzebuję Bożej miłości, transfuzję. Świat ci tego nie da, on ma tylko substytuty. Świat ci tego nie da, bo jest zbyt zatruty. Świat ci tego nie da, on ma przeważnie iluzję. A ja potrzebuję Bożej miłości, transfuzję. Wyrwani z niewoli, pozdrawiamy. Mam nadzieję, że przygotujecie swoje serducha do świętowania Bożego Narodzenia. Także wariaty odwagi, by rozszerzać wartości chrześcijańskie, by szerzyć cywilizację miłości i życia. 18 grudnia w Kolegiacie Garwolińskiej odbędzie się spotkanie z Zetą i Greką, wyrwanymi z niewoli. Przyjdź, posłuchaj, doświadcz Bożej miłości. Od ciebie zależy, czy zechcesz z nami szukać Boga. Zapraszamy 18 grudnia na 18 do Kolegiaty. Nie chcę mówić kłamstw, dla mas mogę mieć swoją niszę. Raz na jakiś czas wybijam tam, gdzie słychać ciszę. Piszę rap, przyszedł brat, anioł stróż już na barkach. No bo jestem pod sztandarem Boga, bo pod sztandarem diabła. Pusta kartka i tak mogłoby pozostać. Lecz przyszło mi poznać postać, którą burzy chcę się postać. I nie znałem tego bodźca, gdy kroszyłem grudę w klapce, zabijając nudę zawsze, wciąż poznając nowy tańce. W mojej walce żyję wciąż, lecz jakby z innej perspektywy. Te zamowy są z zaszywy, widok chyba jest prawdziwy. Wiem, jestem jednostką z domu, mógłbym na kogoś każd pożyć. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko.
korzyść. Pytam ja komuś w tłuc tu do bani, lecz jak Jezus Chrystus dajesz, czy dziś będziesz z nami. My wyrywając z niewoli możesz mówić, że to bieda. Mi tam raczej jest w porządku, a świat mi tego nie da. Co dzień świat składa kuszącą ofertę. Oferta świata kontra Jezusowe serce. Dobra. Yo. Moje serce oplątane setką wiązań i łańcuchów. Każdy problem tu napręża multum emocji i uczuć. A chcesz odbić się od dna czarnego, od głębiny błędów, brudów. Mimo wiązań na mych stopach i ciężarów bez wyrzutów, to odwieczna misja, co zakaża mięśnie w ruchu. Bo ich serce nadal wali, powodując wstrząsy bólu. Walczą o transmisję światła, dar od Boga dla wyrzutków. Chcesz miłości, ziomek, proszę o łaskę w walce duchu. Jak gdzieś zniszczyć tę iluzję, że wolnością nie jest on. Wiem, to jestem byłem, ale od pana mam styl i flow. Więc nie przyjaźń ze światem, przyjaźń z Bogiem. Power spirit, pełna moc, na pewno chowasz w sobie. Jezus Chrystus z tobą jest, odrzuć smutek, odrzuć grzech. Ukrzyżowana miłość oślepia zło, rany ciężkie i śmiertelne. Aksamit bólu Boga, świat ci tego nie da, co dała krzyżowa droga. I tak już na koniec chciałbym powiedzieć, że Jezus chce narodzić się w tobie, w twoim sercu. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Trzymajcie się, wariaty.